witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z bardzo dobrą powtórką. W zasadzie IS-7 to jest taki czołg, którego za mało dostaje bardzo ciekawych powtórek. No i wreszcie dostałem coś, co mi się bardzo spodobało. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. To był mój pierwszy czołg ciężki, IS-7. No i w zasadzie mój rekord na IS-7 możliwe, że jest cholewcia nawet i lepszy niż ten wynik, ale to było tak dawno, że nawet nie jest to zapisane nigdzie, bo wiem, że 11 kili, a dobra, nie spoileruję. Gracz, który jedzie teraz tym czołgiem, to Kowi1282. Cześć Kowi. Cześć, witam wszystkich. No, kiedyś miałem podobnie niesamowitą bitwę jak ty, tą teraz, ale po prostu to były tak dawne czasy, to było 6 lat temu, że po prostu, no, nie ma tej bitwy, po prostu koniec. Później powiem dlaczego. W każdym bądź razie rzuciło cię na topę, jak to zawsze IS-7 rzuca. Masz same goldy. W zasadzie, cóż, w tych czasach goldowych, no niestety IS-7 jest świetną zabawką, ale na goldzie. Bez golda tutaj są pewne problemy. Apeki mają 250 penetracji. Wiadomo, walki z ciężkimi czołgami, z twardymi czołgami, no ta penetracja nie wymaga. Ale na goldzie ten czołg zdecydowanie jest o wiele lepszy, tak mi się wydaje. I cóż, na początku tylko może jeszcze powiedz Kowi 1282, czyli dlaczego tak się nazwałeś? Sytuacja, powiem, dość ciekawa, bo to w sumie nawet nie był mój nick, tylko mojego starszego brata, ale jak zaczynałem grać w różnego rodzaju gry multiplayer, no to nie wiedziałem w ogóle, jak zakładać różnego rodzaju konta. I mój brat, że tak powiem, to nadzorował i ustawiał swój nick. I to już tak zostało po tam kilku takich tytułach, chociażby Kodzie czy tam CS-ie. W miarę tam byłem rozpoznawany pod tym nickiem, więc już nie zmieniałem go. Tak jest, czyli od czasu, gdy zacząłeś w gry New Multiplayer, to... Nie, to taki żarcik. Okej, tak trochę nie pozwalałeś temu ISowi 3, no, bardziej dbałeś o siebie, no ale to wiadomo. No i cóż, sytuacja na fiordach wygląda tak, że pojechałeś na tak zwaną mordownię, gdzie robiłeś swoje, starałeś się dobrze ustawiać pod dobrym kątem. Dwie artylerie, dwa TD-ki, no ale jednak ruszyłeś na tego ST. Czyli może na początku jeszcze powiedz właśnie o twoich planach. I tu super, że się wyspotowały artylerie, nie? No dokładnie, tu sytuacja troszkę fartowna, bo ta artyleria chyba akurat strzeliła, bo była za krzakiem. Normalnie spota by nie dostała, a wiedziałem, no jak już zniszczę arty, to będzie dużo łatwiej. No, wiadomo, arty to jest zło w tej grze. I kurde, no i tak właśnie się wydarzyło, że akurat artylerie strzeliły, gdy byłeś w zasięgu tego swojego zasięgu widzenia. Tutaj mamy 400 bazy na tym czołgu z dobrą załogą. Oczywiście optyki tu się nie nosi. Myślę, że tam z 420 zapewne masz, więc wystarczyło. No i teraz TD-czek. Oczywiście TD-ek ten ma dobre działko, więc za bardzo wyjechałeś. No i dostałeś. Ale on pokazał swoją miękką część, czyli między gąsienicami dolny pancerz. 7 do 10. Na razie ilość HP jest w miarę podobna. No ale nie ma artylerii, więc trzeba ruszać dalej. Tutaj wybrałeś górkę, czyli to jest taki, można powiedzieć, takie miejsce w tej chwili bardzo ważne na fiordach. Taki centrum dowodzenia tej mapy. A jak widać, wszystkie czołgi są już po drugiej stronie. Czyli teraz chciałeś zdobyć zapewne góreczkę, z której będziesz miał widok na mapę, tak? Tak. Dokładnie. Szczególnie, że jestem siódmym z jego twardą wieżą. Na takiej pozycji mogłem bezkarnie niektóre czołgi strzelać. Co zaraz zobaczymy. Słuchajcie, w ogóle IS-7, ja pamiętam na początku,
strasznie chciałem mieć ISA 7, a jak doszedłem do tego ISA 7, to tak ten IS 4 na 9 pierze, bo kiedyś był, chyba bardziej mi się podobał, ale teraz IS 7 dostał nowy silnik, super 1200-konny, dostał większą ilość HP, bo 2400, więc teraz już jest mobilnym czołgiem i twardym. Jakbyś ty jeszcze mógł przed tą chaotyczną akcją za chwileczkę opisać jego główne plusy i minusy, to jakie? No to na pewno pancerz, który dinga naprawdę sporo, szczególnie przy takim wyrzuceniu. Wiadomo, na jakimś CW czy przy losowaniu na same dychy, to możemy nic nie odbić, no ale no, tak jest już skonstruowany WOT, mamy amunicję premium, ale poza pancerzem mobilność jest na pewno warta odnotowania, szczególnie po tym ostatnim buffie. I do tego działo, które nie domaga z DPM-em, nie domaga z czasem celowania i celnością, ale ta ruska stabilizacja i ile mi już strzałów weszło w ruchu, to jest... Czasem można pomyśleć, że ten czołg ma lepszą stabilizację niż medy. Naprawdę. No i przypominam oczywiście, że pociski APCR-y podkalibrowe mają zazwyczaj około 20, nawet do 30% szybszą prędkość strzału, wylotową, czy jakoś tam się to mówi. Zostałeś sam na 5 czołgów. I teraz zaraz będzie, bo tak siedzisz na tej górce, siedzisz, ale teraz będzie... Coś nieprawdopodobnego, w co nie uwierzycie w ogóle. Nagle... Bo tu miałeś bezpieczną miejscówkę, tak naprawdę, nie? Tak. To... Mogłeś sobie tutaj czekać na te czołgi i stać dalej. Co na razie robisz oczywiście, nie? Ale zaraz zmienisz swoją decyzję i zrobisz coś dziwnego. Czekamy, bo ja sobie to przewijałem zapewne. Tu jeszcze trochę posiedzisz. Wiadomo, no, V-ka ósmotierowa, no tutaj ma problemy, mimo goldowych pocisków. O, tutaj ty miałeś również problem, ale ładnie blokuje się wszystko. Myk, myk, myk. No i za chwilę podejmiesz decyzję, o właśnie teraz. Nie, czekaj, jeszcze nie. I zjedziesz na w zasadzie wszystkie te czołgi. O, jeszcze z tyłu mamy dwa, tu mamy dwa, jeszcze ISM z tyłu, czyli pięć czołgów. Wszyscy są dookoła ciebie i masz w zasadzie dobrą miejscówkę. Myślę, że to jest jedyna najlepsza miejscówka, ale co robisz? Jedziesz do przodu, i napieprzasz i prawie się nie wywaliłeś. Jesteś bokiem, tyłem. Dlaczego? Co się stało? Ktoś cię zawołał, że musisz iść, czy... To znaczy, to była taka może niezbyt rozsądna decyzja, ale po prostu te medy aż mnie tak zdenerwowały, że ciągle mnie blokowały, w sensie chciałem oddać strzałów ISM, ale wiedziałem, że po strzale od razu te dwa medy mogą mnie skarcić, szczególnie z szybszym czasem przeładowania, tak tutaj obiekt. No i z tyłu masz ISA 7, który ma większą ilość HP niż ty, z drugiej strony masz obiekta, który akurat jest na gąsce, ale już nie. No, niemożliwe, żebyś to przeżył. Chyba nie uwierzyłeś, znaczy raczej w tej chwili nie wierzysz w zwycięstwo, ale coś próbowałeś robić jeszcze takiego, co by mogło w tym pomóc? Tak, właśnie ten obrót wieży bokiem, który przed chwilą widzieliśmy, ktoś pomyśli, no to nie miało sensu, ale akurat wieża jest świetnego, naprawdę, dinga jak żadna inna wieża, szczególnie, znaczy, również bok i to właśnie było moim zdaniem istotne, ten obrót, IS-7 wtedy mnie nie przebił i teraz mogłem go skończyć. No i cóż, mamy tutaj jeszcze ISA-M. ISA-M ma strzela z goldowych pocisków. Goldowe pociski na ISA-M są słabe w porównaniu do innych czołgów 8 poziomu, bo tam jest chyba, cholew, 250 peny, czy coś takiego. Jakoś tak, jakoś no. Tak. Ale tak i tak trzeba uważać, bo coś może mu wejść, nie? No tak, tak.
Dwa pociski, a nie pomyślałeś jeszcze o Fadinie? Dokładnie, chciałem właśnie to powiedzieć. Pomyślałem, ale kurczę, gdybym wystrzelił jeden na pałę i potem próbował kończyć go, bym nie trafił, weszłoby za zero w działo, to potem ja bym nie był w stanie sterenować tego SAM, bo ja musiałbym podjeżdżać pod górkę i nawet bym się nie zdążył rozpędzić. I tu był potem problem, także już wolałem nie ryzykować. Tak jest, lepiej nie ryzykować dla tego Fadina, ale w każdym bądź razie tak i tak bitwa, oczywiście szczęśliwa, ale ten czołg, tak jak opowiadałeś, ma ten pancerz magiczny. On oczywiście jest mięciutki do przebicia między gąskami, tam wchodzi. Ja tylko przypomnę, 150 boki, 150 przód, pod ciekawymi kątami. Oczywiście tam z przodu można nawet spowodować wybuch przy tych... Tak, to kiedyś pokazywałeś na swoim odcinku. Wieża wręcz, można powiedzieć, prawie najtwardsza wieża w grze. Wręcz prawie bez złych spotów, bo tam te włazy dowódcy są wygładzone także, że ciężko cokolwiek tam trafić. Można powiedzieć, tak, chyba jedna z twardszych wież na świecie. W grze. Magiczny pancerz, bo inny czołg, no niestety, nie dałby radę. Fajny czołg dla zabawy na plutony, 3 Isy-7. Ja w ogóle jeszcze słyszałem taką teorię, że podobno Isy-7 w plutonie nie rzuca na same dychy, tylko rzuca na ósemki, ale to już ciężko mi powiedzieć. No i medal Kołbanowa, medal Pula, medal Paskuciego, High Caliber i tak dalej, jeszcze mamy tutaj 8400 zablokowane, czyli stalowa ściana, no prawie 10 tysięcy obrażeń i no pełna ilość medali, wynik naprawdę świetny, ale powiem ci, że ja kiedyś raz w życiu miałem właśnie taką bitwę jak ty na, już nie pamiętam, ta mapa taka, no nieważne. I no niestety to było 6 lat temu, nie mam tego zapisanego, ale ta bitwa bardzo podobna, też chaotyczne wyjazdy moje na koniec, fuks i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ten czołg jest świetny, tak mi się wydaje, że jest fajny, ale no niestety trzeba używać golda. No tak, trzeba, szczególnie ja teraz się skupiłem, żeby wbić trzecią biegłość i to też... No to już nie ma co się oszukiwać, trzeba, przynajmniej jak na moje umiejętności, to ja muszę strzelać samego golda i duże zestawy, jeśli chcę osiągnąć te 95%. Mhm. Dobra, to ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, a może chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, no to chciałbym cały klan PSQD, w szczególności Alchemika, no i to chyba tyle. Tak jest, dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.